You trust that high point with your life, better hope that guy gon' step in. Me and Popstar just hit one and now we came for seconds. I hit the dirty at the servo, that's an awesome. Pach! Daj furę! Kurwa, muszę grać na komendę! To pojawia się konfident. Coś konkretnego, sprzątnęłeś psa. Nie wiem kolego. Lądujesz w areszcie, masz ich wszystkich. Każdy ze slam za tak nienawiścią do nich pała. Zawsze chciałem być policjantem. Słuchaj, rodzici tego. Pach! Nic się nie stało, nic się stało, po prostu się wywaliła, tak? No dobry. Odezwij się. O, odezwij się. O się, nie strasz. No przepraszam bardzo. Dobra. Nowy 60, zgadza się. Tak, kadet 60. Daj motyw! Jasne, chciałem pełnić moją pierwszą służbę w tym stroju. Nie mogę się doczekać! Pięknie. Odpal może sobie od razu radyjko, co? Nie ten mundur. Jeszcze raz? Ach, nie ten mundur. Jak to nie ten mundur? Nie, w szafce jest idealny dla kadeta mundur. A to nie, ja nie mam kadetowego munduru? Jest w szafce, no ten jest nieregulaminowy, że tak to mówimy. Co? Jak to nieregulaminowy? Regulaminowy. Co ty pierdolisz, kurwa? Tutaj w tym miejscu jest regulaminowy. No nie. Co ty powiedziałaś? Żółwiej. Nie jest regulaminowy. Co ty mi tutaj gadasz? Jak to nie jest regulaminowy? Muszę ci wezwać ludzi. Nie, no to muszę zapisać, bo to... 0-3-2. Za bardzo nie mam pojęcia, was. Zaraz przyjadą funkcjonariusze i pokażą wszystko ładnie, pięknie, klasa. Chodź tutaj. Uważaj na słownictwo. Przepraszam bardzo. No. No, regulaminowo, chłopaki, regulaminowo. Przepraszam bardzo. Spodnie, buty, cała reszta, nie? Pokażcie co i jak. Ale kasku nie zdajmy. A będzie, już musiał kadać ok. Chwila. Nie ma wyjątków, kadet. No ale jak to? Dobrze wygląda? Co? Muszę być zajebisty z tym kask. Dobrze. No, tego, autoryzacja na kask. Autoryzacja udzielona. Bo się trochę boję, boję się o moje bezpieczeństwo. Jestem kurwa specjalny. Na ten moment. Zapiszę. Przysięgam. Dobra, kadet, dawaj, jedziemy. Dobra, druga. Nie mogę się doczekać mojej pierwszej służby, w końcu, cholip cię. Nikogo ze mną nie ma? A jestem. Jasne, zapiszę tam. No, miej się na łaczności, kurwa. Bez numerów. Rozumiemy się? Jasne. Pało! Jakiego bym sobie basał pierdolą? Za chwilę do ciebie przyjdę, poczekaj! O, wpierdolę sobie cement. Dobra, pierwszy pas na służbie. Kurwa, i rozpoczynam całe nowe życie, mój nowy etap! Leu! Jojo! Szefie, czemu wysiadałbym? Dawaj, idziemy, zobacz. Gdzie leży? No tu przed drzwiami. Do domu. No, a ja tyłu mu haka podstawiłem. Czujecie? Co jest? Cudek. O, chyba cudnie tutaj... O kurwa, macie kurki odkręcone, chwila! Co jest, kurwa? Co jest? Ty, gaz! Szefie, uratowałem właśnie im życie, mieli odkręcone kurki. Wyłączyłem to, gdyby nie, to byśmy sobie jebali w powietrze. Wystarczyłoby tylko odpalić zapalniczkę. Chyba mam zasługę na pierwszego plusa, tak? Kurwa, no nie. Masz plusa. Tak jest. Musicie uważać na siebie, tak? Musicie zakręcać kurki. W tym miejscu tutaj was ostrzegam. Następnym razem wam nie uratuję życia. Dobra, dzięki, nie? Jasne. Że mi to był ostatni raz. Rozumiesz? No, miłego dnia. Jestem policjantem z Skoboru. Nie zabrałem jakichś narkotyków? Okej, on kurwa węszy, nie widzisz, to jest kurwa rasowy. Mam nosa na takie sprawy, rozumiecie? Ja was szapę z towarem, to wam wszystko kurwa wywącham. Nie, spokojnie. Ty nie jesteś czasami porobiony. Siemka, ma kask rowerowy. Czemu żeś się tak uczepił, co? Jak się uczepiłem? Mam wrażenie, że mnie przedrzeźniasz. Co ty? Nie. Ja ciebie? Nigdy nie czuł. Temat trzysek jest tematem tabu. To jest moja prywatna informacja. Nie można tego poruszać przy mnie, dobra? A poza tym...
Czuję, że wytropię jakiegoś gościa w przyszłości, który będzie miał jakąś plantację nielegalną chmielu. Czego? Chmielu. Ale chmiel jest legalny. Dobra, dobra, ty mi nie pierdol, dobra? Ja wiem, że to jest nielegalne. Jest legalne. Co ty, kurwa, powiedziałeś? Ty się nie znasz. Co, no, kurwa, gówno. Chmiel jest legalny. Nielegalna jest marihuana. Powyżej 29 gram lub krzaka. Ja wiem swoje, ty wiesz swoje, dobra? Dobra, negocjujesz, kadet. Będziesz mnie? Drzwi. Będziesz mnie, czy nie będziesz? Słuchaj. Trzymują nas tu. Moje imię. Daj mu swyf. Kadet, numer oznaki 60. Ale wiem, że się chuj to obchodzi. Ile jest ludzi w środku, nawijaj. Czemu mam z kadetem rozmawiać? Słuchaj. Chuj cię to obchodzi. Dobra, dobra, może będzie prościej, nie mam problemu. Nas jest pięciu w środku, jak widzisz. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdzie jest ostatni? Pojazd nie jest notowany. Jest nas pięciu. O, rzeczywiście. Jakie masz są żądania, co? Dobra, zatem żądania są takie, że chcemy tak, odjechać tym sułtanem, to jest raz. A po drugie chcemy dostać 10 tysięcy za drugiego. Dobra, szefie, robimy wjazd, nie ma opcji. To zakładnik. Spróbuj zrobić wjazd, oni dostaną kulkę w łeb. Jedna oj, na nie będziesz mi groził. Robimy to po mojemu. Pewny jesteś. Zaśpiewacie mi we trójkę. Just tyło wjazd, albo chuj nich ujazd od nie wyjdziecie. Wtedy będziecie mieli wolny odjazd, brak kurczatek i kurwa helikoptera. Albo wejdzie po was Octoctoper, moim Ectoctoperem i dopiero będziecie mieli przejebane. Jesteśmy na pozycji wygranej, śpiewać, albo szczekać. Chuj, szczekajcie w trójkę. Ja wam pokażę jak. Co? Nie wiem o czym ty rozmawiasz, przez to się wpierdalaj. Ale no, nie uratujesz ich teraz. Słuchaj, ja za mój kask. Jak chcesz, to ty możesz tutaj poszczekać. O ty kurwa, to ty powiedziałeś? Chcesz, to ty możesz tutaj poszczekać, ja nie będę cię czekał. Ostatnie moje ostrzeżenie. Moje też jest ostatnie ostrzeżenie. 10 tysięcy i odjazd na tego sułtana. Nie ma innej opcji, nie wyjdziemy inaczej. Ja wam daję propozycję zaszczekania w trójkę i wolny odjazd. A ja daję propozycję, że zakładnicy są głodni. A ja daję propozycję, że chuj mnie to obchodzi. Dobra, słuchajcie. Zagrajmy w 3-4. Ale jakie 3-4? Kurwa, bo jak tam wejdę, to pożałujesz, rozumiesz? Zaraz się zresocjalizujecie, jak wejdę i cię kurwa źle to pałą. Nie mam problemu, rusz, podejdź do mnie na kogoś. Ręce do góry i wychodźcie z tego jubilera. Mam tego dosyć. Ja miałem to samo, robiłem to samo, byłem tak samo jebnięty jak i wy. Ale się zresocjalizowałem, ja dlatego że poznałem mojego szefa, człowiek. Do tego pierdolenia, naprawdę. Szefie, oni chyba nie ustąpią. Bądź z kim. Słuchaj, chcesz. Nie mamy pieniędzy takiej ilości gotówki, jaką oczekujesz. No to bardzo mi przykro, no. Posłuchaj mnie, sztywniaku. 2000? Tyle jest według ciebie warte ich życie? Dwóch osób? 2000? A mi się wydaje, że nie masz psychy, żeby ich zajebać. Podpięcie, masz psychę? Tak? Czy nie masz psychy, kurwa? Masz psychę? Mam to zrobić? No, zrób kurwa, będzie ją przejebany! Nie, nie, nie prowokuj mnie. Dobra, który, powiedz który. Nie ma problemu. Żaden. Lelelu. To jest twoja wina. Nie masz cechy, nie masz cechy, nie masz cechy. Wszyscy nie macie psychy, jesteście obstroni. Rozumiecie? Słuchajcie, mam dla was propozycję nie do odrzucenia. Dostaniecie 3000? Albo nie, milion pierdolonych rubli. Ja bym zrobił inaczej. 30 tysięcy. Ale milion rubli to... Słuchaj, nie bądź kurwa taki dzwaneś. Skończyłem kurwa uniwersytet. 70 i 60. Mam kalkulator odpalić? 2625. Nie chcę mi się liczyć. 7, dzięki. Wróciliśmy do początku. Nie, 2700. Jaki Chmielnicki? Skąd już kiwa jestem, co? Nie zrobić te za narkotyki w organizmie. Słuchaj mnie, nie możesz taki cwanyć, dobra? Bo zaraz będzie grób. Chcę zobaczyć te wyniki. Niech zrobi test na narkotyki, opublikuję je na Twitterze. O ty kurwa, dobra, robię w takim razie wjazd. O, ale ja żadnych narkotyków nigdy nie ruszałem! Zostaję z zakładnikami w celu sprawdzenia... Cholera jestem! Dobra panowie, to zróbmy... Właśnie... Żadnych narkotyków nie robimy! Kurwa, niemożliwe! Jest tam bardzo przykro. Lalo! Nie dacie rady, nie macie szans, rozumiecie? Zostańcie złapani! A ty masz narkotesty później. Jasne, jasne. Narkotesty. Przepraszam, kolego ze służby. Pewnie. Wchodzimy tam? Wchodzimy tam, napierdalamy? Nie możemy, musisz sprowadzić. Tam przed nami ma zajebisty tyłek, widzisz to?
Widzę, ale tak nie można mówić, bo sześć mi wpierdoli mi. Ale to wiesz, między nami, że ona nie słyszy was. Ma niezłą pupę. Ściany mają uszy. Niezły jesteś, wiesz? Słuchaj, może posłużymyśmy na coś, wiesz? Razem wyskoczali. Łapie to po lewej? Słuchaj, wiesz, ale ja mam chłopaka, ja nie cię dam radę, tylko żeby to nie wyszło nic wiesz na jaw. Już cię lubię, myśku. Oj. Czuję wsparcie przy tobie, wiesz? Słuchaj, powinniśmy razem odpierdalać jakiś patrol. O, mam krótkotrwałą pamięć, dlatego mam dla mnie dwujajowość. Odejdziemy stąd, pani. Kurwa, Maruszka? Maruszka? Maruszka, gdzieś ty była cały czas, kurwa, słuchaj. Ostatni raz ci jebnałem torbę, kurwa, pamiętasz o zakręcie? Ja wiem, Maruszka, ale posłuchaj mnie. Maruszka, posłuchaj mnie. Chodź za zakręt i cię zrobię, chodź. Maruszka, nie uciekaj. Poczekaj w kolejne. Maruszka, to moja babcia szła, wasz, Maruszka. Jasne. Już wracam. Ja ubezpieczam wasze tyły jak coś. Pewnie. Najbardziej. Czuję twoją obecność. Pst. My jesteśmy, Mary. Nie dasz rady, nie spierdolij. Słuchaj, dorwę cię, rozumiesz? Okej. Szalaj, Szyszka, to twoja pierwsza misja. Będziesz krzyczał z tyłu, kurwa, że mamy się poddać, rozumiesz? Jasne. Masz megafon? Nie mam. Da, jasne, dziś tutaj na tyle mam. Ta, dobra. Nie dacie rady, rozumiecie? Zatrzymajcie się! Nie macie szans! Z tej strony LSPD! Dobrze mu powiedziałem? Stary, oni mają psychę, mówiłeś sam to. Słuchajcie, jesteście chujowi! Nie dacie rady! Słuchajcie, gagatki! Stać, kurwa! Musisz po prostu do niej powiedzieć... Ona nie. Ona po prostu wzięła na siebie mój ciężar chyba. Pani po chuja gadam, jak jadę! Spokojnie, dasz radę! Znaczy w sumie nie dasz rady! Zjebałeś! Nie wiem, spierdolił mi, bo się wdałem w pogawędkę z kawetem. Widzisz? To ty powinnaś z nim gadać, nie ja. Co ty sobie myślisz? Mógłbym poprowadzić, z miłą chęcią! Oksan 20 do... Cześć, Mary! On dalej jest na celach, czy nie? 10-2 oczekuję na was, macie tutaj prowadzić postępowanie. No i co, mamy cię! Przyjazd na czerwonym świetle, proszę zjechać na pomocy i zgasić silnik! Proszę, trzymać ręce kierownicy i zgasić pojazd! A muszę gasić! Nie wiem, czy mi odpali! Szefie, co teraz? Wykonywać ma polecenia, jeszcze go aresztuję, tak powiedz. Słuchaj, wykonuj polecenia, albo będziesz miał przepierdicony! Kadet, mój numer oznaki 60, znany powód zatrzymania? 60? Nie znam. Tak, jestem 60. Jesteś? Tak. Oj. Przy najbliższej okazji rozjebałbym się na ciebie, rozumiesz? A co nie zmienia faktu, że dowód osobisty i prawo jazdy! Brak dyskusji, kurwa! Rozumiesz? Dobra. No. Raz, dawaj, lej te kole! Bo szefowi chce się pić, jak nie, to cię zatrzymam i wiemy na bęben. Poza tym nie masz uprawnień do prowadzenia samochodu. No nie mam. Wyjechałem po bułki. To teraz jak wyjechałeś po bułki, to zapłacisz za to słono. Za bułki zapłacisz w tym momencie 60 tysięcy dolarów. Za bułki? No za bułki. Ile mu tego mandatu... Słuchaj, nie masz szans, nie masz psychy, rozumiesz? Wyłaź to. Dobra. Nie masz psychy, puszczego. Mam zakładnika. Chuj mnie tam, chodź, nie masz psychy, rozumiesz? Nie dasz rady. Chodź, maluchu, wybiegaj do mnie, nie dasz rady, jebać go, słuchaj. On nie ma psychy, on nie nadaje się do tej roboty, słuchaj. Zobacz, jak on jest ubrany, to jest w ogóle pszczółka Maja. Taki malu mały. Chodź do mnie, kurwa, kudłaty. Negocjatora? No to wodzisz go przed sobą. Bez szans? Słuchaj, bez szans, to ty mi nie uciekniesz, rozumiesz, nie masz psychy. Jestem najlepszym kierowcą w tym mieście. Wow! Jasny, dobra, panowie, jednak macie szansę. Co oczekujecie od nas, co? Kawa, herbata, kawior, czy co? Weź, żółwiek! Tak myślałem, że jesteś tutaj sam, ale nie. 20 plus 1 do 0. No nie, co oczekujecie, co? Jakie są żądania? Zapiszę to. Słuchaj, za te twoje gogle puszczę was wolno, dawaj gogle. No, słuchaj, liczę kurwa do 5. Raz, 2, 3. Dobra. Dawaj gogle, Ale przecież ja ich nie mogę ściągnąć. Dawaj te gogle, kurwa. Zobaczysz moje oczy, kurwa. Dobra, w takim razie przespaliście szansę. A co ma być, kurwa? Raz, dwa, trzy imiona i nazwiska, jak się nazywacie? Skąd jesteście? Numer, adres domu, kurwa, zamieszkania. Co jest, kurwa, grane? Kod 75 i 4, kurwa. Nie macie pierdolonych szans, co masz? Celu do zakładnika. Nic, oni coś pierdolą, że zabrali około 2 kilo pomarańczy plus 4 kilo ziemniaków i chcą stąd wolno odjechać.
Mówią, że ich gotówka nie obchodzi, bo to są jakieś kurwa, to jest jakiś warzywny gang. Warzywny gang? Tak. Dwa warzywa, bo mówią, mówią na jego kalafior i brokuła. 2 kilo to już dużo. Słuchajcie, albo oddacie kurwa 2 kilo pomarańczy i 60 kilo ziemniaków, a będziecie mieli zajebane. Dobra, słuchaj, chcę za niego wolno odjechać. Chcę tą gumę bubę, hola bubę po lewej, dawaj mi tą gumę. Weź sobie tu. Ej, zielono. A ja chcę tą piłeczkę stąd, kurwa, wrzucić dla mnie tutaj 2 dolary, żebym wyjął tą piłeczkę. Tu stań tu. Dobra. Na bolce, za piłeczkę. Strolce, bolce, 2 bolce, kurwa, nawijaj, co jest grane, bo życie się zacięli, kurwa. Jakie są wasze oczekiwania? Powtarzacie tak pierdolicie. Wolny odjazd, kurwa. Wolny odjazd. A ja chcę, kurwa, szyszkę chmielu. Ja chcę szyszkę chmielu, tutaj w tym momencie. Szyszkę chmielu, szefie. I co tam, jakie żądania? Jakby zamieniliśmy rolę. Ja powiedziałem im, że nie wyjdą stąd, jeżeli nie ogarną mi wszystkich chmielu w tym momencie. Aha. I co? Oni powiedzieli, jasne. I co? No i wolny odjazd oczekują. Za jednego. Tak, za jednego zakładnika, jest jeden zakładnik. Chwila. Słyszycie mnie, gadki? Tak. Wyraźniej trochę. Za tego jednego zakładnika chcecie wolny odjazd, tak? Tak. Za tego zakładnika jest wolny odjazd, po prostu. Ale z zakładnikiem jest wszystko okej? Menik, wszystko jest tam w porządku? Berbelucha, słyszysz mnie? Tak. Powiedział tak, ja sobie to zapiszę. Wszystko z nim jest w porządku. Ja się nadaję do tej roboty. Czuję, że się spełniam. Tak. Dobra, teraz powiedzcie, jak ma na imię napastnik. Nie, on mówił, że tak jest jakiś Steven G. Kelson. Steven G. Kelson? Wymień się z nim numerami. Nie no, chwila. Powiedział, że nie ma telefonu, bo mu się skończyły dzwoniące. Tak. On od 8 roku życia nie nosi telefonu, bo wierzy... To powiedz mu, że za 30 sekund mogą wychodzić z zakładnikiem. Słuchaj! Szef mówi, że macie przejebane. Mamy przejebane? Za 30 sekund możecie wychodzić, kurwa, stąd. Rozumiecie? Na zegarku swajczackim. W którą stronę będziecie jechali? Tam om. Dobra. Psychę. Mamy kurwa kolczatki rozłożone na całej ulicy, rozumiecie? Kurwa, nie. Ubezpieczam. Dobra. Teraz z rozbiegu wbiegasz z zakładnika i musisz go powalić, żeby cię nie zaatakował. Morda! Poczciale! Ubezpieczam cię, Krzyszka. Tak się wopu. Masz coś przy sobie, gagatko? A co ty tam masz? Co ty tam masz, a? Na łało! Co? Słuchaj, skąd jest ta karta kredytowa? Nawijaj, skąd jest ta karta kredytowa, kurwa! W tym momencie! Z banku? Jakiego banku? Którego? Odwracaj się! Z miasta. Odwracaj się, kurwa, i z szacunkiem! Rozumiesz? My z banku. Boisz się mnie? A weź. To powinieneś! Skąd masz tą kartę? Nawijaj! Z banku, mówię ci. Wydaje mi się, że nie. Postaj mnie, bo zaraz cię uszczypnę. Zaraz cię uszczypnę i się skończy to gadanie. To jest jakiś maruch. Z nim jest wszystko w porządku. Dobra, wchodzimy do środka Szyszka i sprawdzamy, czy nie ma tam przestępców. Gleba, kurwa, Gleba! Rosetta Police Department dla Gleby! LSPD! Podejrzany. Sobie, kurwa, akurat zagram w komputer. Tutaj jest akurat jakiś program streamerski, może odpalimy streama, szefie, co? Podobno się na tym dobre pieniądze zarobię. Że to grasz na przykład w gry komputerowej, na przykład dodajesz policjantów i mogę sobie na tak popykać. Słuchaj, ty będziesz kurwa klawiaturę, brał klawiaturę, a ja będę myszkę, dobra? Albo zrobimy jakieś komentary, dobra? Szymonecko, z tej strony Devastator 2000 i mój znajomy. Krzysza, tak. Musimy wyjść na zewnątrz, bo ja cię kurwa nie rozumiem. Tak. 20 plus 1 to 32. Zostałem influencerem, mój pseudonim to Devastator 2000, a szef założył sobie nick Łapiący za Udo 2. Tutaj. Niedługo będziemy popularni. Poszedłbyś do domu, a nie kurwa stał po nocy. Gdzie jest twoja matka i rodzice? Wyląd się! A chuj cię to interesuje? O ty kurwa, obraz funkcjonariusza raz jeden pod ściale! Jezu, znowu. Ręce do góry! Znowu będziesz nie ma co? Gile. To za karę kurwa, gile. Sysunie. Sysunie, wow. Kurwa, za te ja pierdolę tą robotę. O, dzisiaj tutaj będę robił. Sysunia, ostatnio w tym sezonie. Tego. Kurwa, zostaję tutaj. Pierdzielę tą robotę. Rozumiesz? To są winogrona. To są kurwa wszystkich mielu! Nie będziesz mnie okłamywał!
Spierdalamy, zajebałem komuś wydech! Spierdalamy! Dawaj, ojebiemy to na pchętargu! Zajebałem komuś wydech samochodowy, leżą tam! Jak dawaj! Zajebać komuś wydech? My nie kradniemy, my jesteśmy z policji! Jakie kokosy, kurwa! Przecież to jest $200 na złomie! Daj spokój, znam dobry targ, gdzie to kurwa kupią! Nie ma opcji, Krzyszka, wyjeb to do lasu. Odłóż to na pobocze. Chcecie kurwa kupić ten wydech samochodowy? Ora, macie! Ej! Masz, ja się tam wcześniej na ostatnie 90. Ej! Dobra! Ej! O! O! Nic się nie stało! Nic się nie stało! Ta, jedziemy, chodź. Jajco, powiedziałem ci, że kurwa, jedyna rura, jaką możesz złapać, to kurwa, patrol partnerka. Ale ta już jest zajęta. Ej, nie można. Może my byśmy zostali patrol partnerami, co? Ale ja bym chciał się łapać za uda! Faj. Zazdroszę wam was! Tak? Dawaj. Tak, Przysiadaj się, kurwa, bo ja przysiadłem! Jasne, chwila! Krzyszka! Szybko! Dobra! Wow! Spokojnie! Stać! Stać! LFPD! Stać! Jedziemy bez niej! Nie, kurwa. Ty, Krzyszka. A co się pokaże? L4? L4. A płatne? Nie ma mnie za kolano. Mój nos! Gdzie na komendę? Uważaj, mam twojego partnera na oku. Tutaj. Nie, nic nie mówiłem. Teraz będziesz miał co innego na oku, zobaczysz. Nic nie mówiłem, przysięgam. Krzyszka, chcesz zmienić patrol partnerów? Mógłbym zostać co najmniej waszymi partnerami. Nie chcę, jest w sumie idealnie. Już nigdy nie zapię za udo i nigdy nawet nie popatrzę, jak patrzycie się na oku, łapiecie się za udo. Deal? Słuchaj, szefie, a jakbym się dobrze sprawował, to mógłbym dostać jakiś taki rower, żebym robił rowerowy, szałowy patrol? Jest rower chyba, czy nie? Jest rower. Szefie, od czasu do czasu będę mógł sobie jeździć w tym, w autobusie, bo ja pracuję w firmie, w transbudzie. Jasne. Ja nie ograniczam moich pracowników. Szefie, a będę mógł latać towarem? Jak to kurwa towarem? Będę sprzedawał chmiel! Nie no, gdzie? Znaczy chmiel jest legalny w sobie, to możesz sprzedawać. Nie, jest nielegalny! Jak nielegalny, kurwa? Legalny! Legalny jest! Wow! Chwila, gdzie mam mój kask? Dobra, ale oprócz tego zobacz na to. No nie muszę, to jest samochód nieoznakowany. Ja wiem! Jakie to jest zajebiste! Teraz będę mógł zobaczyć wszystkich przestępców! O cholera, to jest mój teraz ulubiony wóz! Możesz go schować do garażu. Jest twój. No? Co ty kurwa właściwie pochodzisz? Summerlane, odwrotny! Mieszkam tam od 22 roku życia. Zajmuję się piłką i popką. Moja mama! Poza tym jest ciężko chora, potrzebuje około $1 000 000, inaczej może kipnąć. Nie macie może pożyczyć około bańki? Nie mamy tyle nawet na koncie policyjnym. A musimy kupić nową komendę, więc niestety twoja matka musi zejść na dalszy plan. Ale jakbyś poszedł do urzędu miasta, może oni by coś ogarnęli. Jasne, zapiszę to. Moja matka może kipnąć. Słuchaj, albo dorwiemy jakiegoś bandytę. Dzwonią. I pokaż mi swoje umiejętności. Albo nie będzie mi na tobie już zależało, rozumiesz? Słuchaj, może wejdźmy tutaj po lewej do tego parku. Pokaż mi swoje umiejętności w terenie. Tu są przecież ścieżki, no to jak? No. Myślałem, że razem pospacerujemy, kurwa, wow. No w sumie możemy, no nic się teraz nie dzieje, to możemy to jakoś... Moglibyśmy wziąć rower i wjechać na jakiś rowerowy patrol. Was! Słuchaj. O, tam panu widzisz jakiś podejrzany gość, widzisz go? Gdzie? To jest jakiś maluszek! No tam po lewej, zobacz, grzebie coś przy samochodzie. Wyjmuję teraz, kurwa. O! Wyjmuję szlugę. Pewnie kurwa z mety, ruskie szlugi, dawaj na syrenach, podjeżdżamy, kurwa! Po lewej! Po lewej! Jak po lewej? No tam przeciwko nas, po lewej, przy tym domku! Kurwa mać! Mamy go! No i co, kurwa? Ha! Skąd masz te szlugi? Co? Skąd masz szlugi? Po co się, kurwa? O, dawaj szlugę, albo się przepałuję. Jasne! Już to robię! No, żółwek! Dawaj szlugę!
32 plus 1 kod 6. I to się kurwa rozumie. Trzymaj się, fajtłapo. Wiedziałem, że masz z ruskiego kurwa z ruskiej metyczlogii. Nie oglądałem, a oglądasz może wściekłe pięści węża 3? Co to za przekręty paliwowe, co? Czyli panowie, kradnie się paliwo. Nie, nie kradniemy paliwa, obniżamy cenę. Na pewno? Obniżamy ma. Zadzwoniłem do Tuska. Powiedział mi, że obniżymy cenę. A kto to tutaj, jest? Tutaj. To jest Tusk, co? To jest Tusk? O, to jest mój tata. To jego stary. A. Pięta Achillesa. O! Dokładnie. Tego! Dobra, Kaziński, przestań pierdolić. Zapierdalaj grać te kurwa mecze w koszykówkę, a nie kradniesz paliwo po obrońcu. Zobacz! W końcu po robocie. Można i się kurwa naćpać. Zwolić sobie konia w miejscu publicznym, kurwa, i pozaszczepiać ludzi. Wydaje się, że robota odjebana, funka sztygiel, kurwa. Was! Zmasz! Tutaj! Wow! Nieże coś, nie? Nie chciałem ciebie uderzyć. Jasne, będzie 5 tysięcy mandatu. Jesteś cały? Tak, będzie 5 tysięcy mandatu, rozumiesz? 5 tysięcy mandatu, za co? Za wiechanie we mnie! Co to ty jeździć nie umiesz? Och ty kurwa! Następnym razem jak cię zabij na ulicy, no to słuszę, będziesz miał przejebane, zapamiętaj to! Zostaniesz moim kolegą? Motokopter? Motokopter! Oczy masz chybkę? Motokopter! No, to jest motokopter! W tym momencie... Motokoptos! Zapiszę to. Ej! Wow! Kurwa! Skąd się z tymi pytajami jebanymi? Mam was wszystkich kurwa dosyć! Koniec kurwa tego! Nie ma pytań! Rozmacie! Rozmacie! Balasy konfidenci. Dobrze! Niech strzelają z dupy, to mi się podoba! Tutaj! Nie działa, proszę naprawić administrację! Nie działa, to i chuj! Kurwa! Służyć, chronić, zabijać! Wychodzimy z domu, tego pierdolę sobie pasa. Ja zbierał cały arsenał, żeby mnie kurwa, jak wyjebali my, żebym miał 100, 500, 900, 1900... Kulamej. Tak! Jest! Właśnie. A teraz idziemy łapać drani. Jedziemy na komendę. Nie chciałeś może się na kogoś rozpierdolić? Dam ci 2000, w tym momencie daj mi jakąś informację, kurwa. Cokolwiek, żebym mógł tego kurwa kogoś złapać, rozumiesz? Przyczyń się do tego i daj złapać mi jakiegoś przestępcę. Kurwa, rozumiesz? Kurwa, tam ci ktoś zapierdala, w tamtą stronę. Tak, 300 na godzinę. Dobra, pościele. 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 Dobra. Mówi ci to coś? Czemu żeś złapał mojego szefa kobietę za udo? 2 dni temu. No i go za mnie ma. Co? Słuchaj mnie. Jak to kurwa? Srok to! Rozumiesz? Tak było. Tak, było! Odwróć się. Pocałuj mnie. Haloki, sorry. Pocałuj mnie! O, co ja, bo coś mi się pojebało. Nieważne. Co jest ze strojem, kurwa? Jak to się stało? Że co, wycał? Po spadku od dziadka dostałem. Rozumie pan. Aha. To auto to jest... To już i mój tato tym jeździł, i mój dziadek tym jeździł. W tym momencie, czemu zabrałeś moje auto? Tłumacz się, co? Mojego wykształca? Kurwa, przepraszam. Co przepraszam? Kurwa tego, co przepraszam? Teraz kiedy zrobimy mały rytuał. Chujozo, zwykła. Rozumiesz? I nikomu ani słowa, zostaniesz w tym momencie spalony. Jeszcze raz, czemu zabrałeś moje auto? To była moja własność, to jest moja święta własność! Nie chciałem! Było za późno, było nie kraść kurwa złodziejaszku, rozumiesz? Ale ja nie kradłem, psy! O! Policja! Zostaw mnie w pokoju! Nie, proszę, zostaw mnie! No tego! Ukradł moje auto! Przysięgam! Szefie! Nie! Właśnie go chciałem uratować, powiedzieć właśnie auto! O kurwa, chyba nie było! Chwila, nikogo za mną nie ma! Kurwa, właśnie chciałem go uratować, zagadałeś mnie, to wszystko twoja wina! To wszystko twoja wina! Zapiszę to! Zapisuj. Kurwa, miałem uratować tego gościa, a teraz kurwa zjebałem całą robotę! Szefie! A z panem to wszystko? Ja nic nie zrobiłem! Popalony cały. Nie ma wina, że ukradł mi auto i jeszcze sam się podpalił. Sam siebie?
Tak, palił gumę w miejscu i się zaiskrzyło coś. I opony. Tak, spadł wydech na ziemię, przez co były iskry i wtedy była taka mała podpałka. Wszystko było obowiązne. Naprawdę nic. Że będzie mi przesłuchiwał, ale nie wyglądało na normalne przesłuchanie. Proszę pana policjanta. Ładnie dzisiaj wyglądasz. Dzięki, ty też. Dzięki. Wy też fajnie się wyglądacie. Ładnie jesteście razem. Stylowy kask. O, dziękuję ci bardzo. Zajebistą masz kamizelkę. O, też masz zajebistego wąsa. Mielicki też was na łbie. O, kask ochronny, żebym się przypadkiem nie uderzył. Przecież się ręce na mnie podnosi. Posprzątaj na tym biurku, kurwa. No jebo tam u niego jakby kurwa co najmniej miał z 50 talerzy, no kurwa. Dobra. Dobra! Wysiadamy. Dorwę tego mima! Nie! Zostaw go! Twojego. Słuchaj! Może nie tak urożyć mi kościami, co ty na to? Załatwiasz się na twój momencie, albo go odstrzelę. Ja! Pokażę im informację przez radę. Jasne! Potrzebujemy wsparcia! Na 9 stronie, strefa 19! Kurwa mać! Kurwa! Słuchajcie, jest mały problem, zablokowałem kurwa moje auto, kurwa nie zrobiłem tego specjalnie. Słuchajcie, dwa auta są zablokowane, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Lałało, zostaw go, nie masz szans, rozumiesz? No i trzeba być głupim, żeby swoim autem robić napady. Nie masz szans, zostawcie mojego kurwa kumpla z roboty. Dajmon, to odsuń się, spokojnie. Słuchajcie, macie przygotowany samochód! Ostatni raz powtarzam. Jasne. Szefie, co teraz robimy? Co teraz robimy? No przygotowałem im samochód do tego, do... No ten nasz radiowóz! Czy źle? Nasz radiowozem nie mogą czekać. Aha, jasne. To może ja... Słuchaj, to ja może pojadę po jakieś auto szybko, co? Spokojnie, biorę auto dla lampa dla tych ludzi. Autoryzowana kradzież! Proszę bardzo, macie super zajebiste szybkie auto! I teraz tak. Zostawiacie nam auto i daję ci wolny odjazd. Jasne! Zmykajcie! Dobra, na górze mam radiowóz, chodź! Nie daj rady szybciej! To wszystko twoja wina, dałeś się złapać, jak cię majda! Ich było dwóch, ja byłem sam. Było Niemiec samemu! Bo mój patrol partner został z tyłu, jak cię majda. Słuchaj, mam dwujajowość, nie mogę się skupić na wielu rzeczach. Nie wiem jak multo uniwersalny mały robot. Brawo, za nami. No, uda się. Broń mi się zepsuła? Serio? Wow! Pojazd zaliczył 10.50, opuszczają wóz. Zatrzymaj się! Zatrzymajcie się, nie macie szans! Stój! Poddaję się! Wymierzyłeś z broni do oficera. No i co, mamy cię, gadko? Wiesz, że ty masz dobrą robotę? Gdyby nie, abyśmy ich nie złapali! Kurwa, daj mu on dobrą robotę, zajebista weń! Mamy go! Mamy go, Grie! Mamy go! Piątka, Diamond! Piątka! Dobra, piąteczka. Robota, Diamond! Jak widziałem, jak za nim ruszyłeś, to jak lew. Diamond, jest ten, plus to ma do ciebie. Jeszcze raz. Dzisiaj nie będziesz głodny na komendzie. Zjem co? To już zjem na komendzie, takiego co zjem pasa. Ja bym zjadł babeczkę. Ja bym sobie wciągnął pasa. Wasz, ale tabaki, wasz! O, masz fajnie zaś, tylko kurwa, tylko kurwa przestępcy, że zaczyna tak drapać. Kurwa ty, wasz! Amunicję. Miałeś z nami dzielić łup, pomnażać? Kurwa. A ty co, kurwa? Co ty robisz? O, wyjebane. 10 pompek! Podwyżka! Zwalniam pompek. Cię. Dobra. A spokojnie, dajcie mi jeszcze chwilę odpoczy, już jest z niezłego wypadu, jestem trochę zmęczony. Jasne, się robi. Iść. Czwarta poprawna popka została... Nie, z tym notesem. Słuchaj, nie, to jest mój nierozłączny element. Nie mogę go tak po prostu zostawić. Może da się zapać za udol.
Daj. O, czwarta policyjna pompka została poprawnie wykonana. Piąta pompka policyjna została... Co ty zrobiłeś? Tak jest! Co to kurwa ma być? Szefie, to nie jest tak jak myślisz. Co kurwa nie jest tak jak myślisz? Po prostu jesteś moją inspiracją. Ja ci kurwa zaraz taką inspirację odpierdol... Szefie, ale to naprawdę nie jest... Tak... kurwa obstrasz, ty kurwa chamie! O! Kurwa, szefie! Muszę to zapisać. Komunikat na radiu, raz! Chwila! 60 plus 2! 72 na Florida Customs! 76 na Florida Customs! Poprawka 76 na Florida Customs! Chwila, muszę sobie dzisiaj moją ściągę wyciągnąć z notesu! Zrobisz to sobie, kurwa! Szefie, pójdźmy pograć piłkę dzisiaj po służbie, co? Jaką piłkę? Nożą? Możemy zagrać w kosa? O awans, albo w wyjebanie mnie z policji! Żartowałem! Ty, a ty wiesz, że na ciebie się szykuje jakiś proces? Tak, wiem, jakiś gość się na mnie uwiesił. Posłuchaj, miałem na Jeepera Wenshe, lokalizację mojego samochodu, znalazłem go i był w bardzo podejrzanym miejscu. Przysięgam, ja go nawet nie podpaliłem. Ja się dziwię, że ty jeszcze nie wypadłeś. Dobra, więc tak, tutaj mamy dokumenty zakupu nowej komendy na Davis Avenue. Los Santos Police Department, prawda? Więc tak jak jest umówione, podatek tutaj dla urzędu. Coś podpisać jeszcze mam? Tutaj, paragraf, tutaj. Nie, podpisać nic nie musicie. O. Hej, proszę. Potwierdzam. Będę więcej pierdolił. Standard, kurwa. Pan Malek ma swoje wylenie? Na jakiej też pan? Choruję na nieuleczoną chorobę Ario 60. O, czy będziemy znowu komendę? Mamy już nową komendę, Kale. Po właśnie? O, trafiłem na ciebie, a ty na mnie. Zaczekaj! Maruszka! O, Maruszka! Czuję pan coś pomocy? Posłuchaj, moim marzeniem jest odpalić grzenik na szczęście i spędzić z tobą resztę życia w tym pokoju, żebyśmy się kurwa tak grzali. Siadaj, opowiem ci historię mojego życia, ale najpierw... O, najpierw zapytaj za cyca! O! Poznałem nową koleżankę! Bo zrobiłem takie coś. No tak? Rozumiesz? I złapałem za cyca. A potem stwierdziłem, że jednak muszę uciekać i dała mi kosza. A, czyli się wkurwiła. Na spokojnie! Zrobiłem tak zwany grunt. Zrobiłem tak zwany grunt. Wróć tam do środka i powiedz, czy chcesz iść do za. O! Maruszka! Gdzie jesteś? W wypadku na BNS. No ty masz tak, tak? Nie powiedziałbym, że to był wypadek, ale tak. Nie no, nie będę tutaj robił lipy, kurde. Ale co powiedziała? Że zapowiem za udar. A ja na to mówię, co? Spokojnie, nie tak szybko, nie tak szybko. Mam tutaj przyjść za 5-3. Tylko nie wiem jeszcze którego dnia. Nie umówię się z nią tutaj? No, kawkę. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj mam ochotę na zapalenie jakiegoś groźnego... Kurwa. A ty, Szyszka, zapoznaję z całą komendą. I mam zapisać, gdzie jest każde pomieszczenie. Jasne, nie ma problemu, szefie, ale co z tą poprzednią komendą? Dalej jest aktywna. O kurwica. Ej, zajebiste to jest. Jaki kozak. Debil. To jest. Obrażaj. Tutaj. O, tutaj będzie moje biurko. Tu. Stąd będę operował tym wszystkim. Jest w ogóle 0-0, jak? Ja wcale nie ma, właśnie trzeba to przejąć. Alboro! Nie ma mnie! Siemanko! Ja... Kurwice! W kamie papierino wszyscy! O to! Diamond czytam. O co? Czy się ze mną umówisz? Was? O co? No, że ze mną umówisz. Was? Podasz mi w oko, jakie sezą! Rozumiesz, kurwa? Nie. No co? No, no co? Nie. O kurwa, tutaj! No dobra. Człowiek! Bo, kamień, papier. Chodź kurwa, no chodź. No dobra. Chodź kurwa! Trzy, cztery. Skorzystaj z telefonu. Stał mi. Ty. Dobra, trzy. Jeszcze raz. Skorzystaj z telefonu. Mają, mają! Weź kurwa, się tam nie trzymaj, bo ci kurwa żyłka pęknie kurwa.
kurwa. Laselocie pierdolony, pod ścianę, kurwa, rozumiesz? No to chodź, chodź, chodź. Złamy, kurwa. Ubrony, kurwa. Cukiereczko, kurwa. Sprawdzimy to, sprawdzimy. Trzy! Jak tutaj w tym momencie? Tutaj, tutaj mi lachę opierdolić. Jak zjedziesz, kurwa, na puchę, to cię na kryminale tam, kurwa, w dupę. Wiele mają, rozumiesz? Jesteś kasztan i koniec, kropka, kurwa, teo. Cię, kurwa. Jakbym cię, kurwa, spotkał na tym chałubiniaku, gdzie byłeś przy Stefanie, to gdzieś, kurwa, mówił, cześć, cześć, się masz, ma, dobra, kurwa, chuj, tak? Stary, ale to ty się znasz codziennie z ciotką, kurwa. O, ty, kurwa, nie rozkładaj na mnie rąk, no co masz? Tylko ja jedyny mogę rozkładać ręce. Tutaj. Diamond, przestań. Diamond. Przestań, ale to jest zwykły Lancelot, rozumiesz? Hehehe, se przejebałeś. Chcę w górze. Pierdol się. O ty kurwa, tak do szefa! Dobrze. Ej ty giry, szefie, on mi wyzywał moją matkę 10 razy krokiem! A, ja wiem! Co jest? Kurwa, to zapiszę!